Choć Stare Miasto Krakowa jest wspaniałe i oczywiście nie odmówiliśmy sobie spaceru po jego królewskich traktach, to chcemy dziś objechać Kraków i polecić Ci przyciągające miejsca poza centrum. Będą atrakcje wodne, wspaniała przyroda oraz krakowska specjalność, czyli kopce. Bo Kraków to nie tylko rynek i Wawel. Na pierwszy ogień poszedł malowniczy zakrzówek. To zalany pod koniec ubiegłego wieku kamieniołom wapienia. Nie każdy wie, że w czasie II wojny światowej pracował tu Karol Wojtyła. Dawno tutaj nie byliśmy, ale fajnie, że przyjechaliśmy, bo jest ślicznie. W dole woda błyszczy. Amelka powiedziała, że jak co? Jak brokat. Dobra, zaraz powiem to jeszcze raz. Amelka powiedziała, że jak brokat. Napatrzeć się nie można. Pionowo opadające ściany wapienia przyjmują niezwykłą barwę, zanurzając się w tafli wody. A ta miejscami ma nawet 35 metrów głębokości i zachęca do nurkowania, oferując ciekawe podwodne atrakcje. Stanowisko uchodzi za jedno z najatrakcyjniejszych w kraju. Zalew można też obejść ścieżką. Pętla ma około 2,5 km. Byliśmy na początku w północnej części Zakrzówka, a teraz przyjechaliśmy od strony południowej. Pod nami piękne kładki. Jeszcze nie wiemy, czy możemy tam wejść, ale zaraz będziemy na nie wbijać, bo już mam ochotę tam siadać. Niestety nigdzie nie wbiliśmy, bo pomosty z basenami są jeszcze niedostępne, ale mają zostać otwarte w czerwcu tego roku. Spacery, kąpiele, piknik na świeżym powietrzu. Już się nie umiemy doczekać. A czy wiesz, że w Krakowie usypano 6 kopców? To ewenement w skali kraju. Choć jeden z nich, Esterki, już dziś nie istnieje. Co ważne, każdy z nich powstał dla upamiętnienia człowieka. Wspinamy się na kopiec Kościuszki, za mną fantastyczny widok na Kraków. Dlaczego w ogóle ten kopiec powstał? To tutaj w Krakowie rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska i w 3 lata po śmierci bohatera chciano go upamiętnić. I tak właśnie usypano kopiec na wzór prehistorycznych kopców Kraka i Wandy. W latach późniejszych kopiec otoczono fortem. W jego budynkach znajduje się muzeum przybliżające postać Tadeusza Kościuszki, bohatera naszego i amerykańskiego. Można bliżej poznać tego niestrudzonego bojownika o niepodległość, a nawet zmierzyć się z jego mundurem. Ciekawostką jest, że na chrzcie otrzymał jako pierwsze imię Andrzej, ale używał swojego drugiego imienia, a przezywali go Szwed, bo fascynował go skandynawski król Karol XII. Na przeciwległym krańcu Krakowa można obcować z wodą w tutejszym parku wodnym. Jacuzzi, zjeżdżalnie, rwąca rzeka to sposób na świetną zabawę. Nieopodal polecamy pyszną restaurację Morze Turesto. Już dawno nie jedliśmy tak dobrze. Nowocześnie, pysznie i pięknie zarazem. A pochłonęliśmy wspaniałego kurczaka, wyborne polędwiczki i japońskie danie, którego nazwa to yaki udon, czy jak to się tam czyta. Była też najsmaczniejsza zupa z buraka, jaką jadłam w życiu, i zaskakujący deser z gruszką. Polecamy! Wracamy do odkrywania okolicznej przyrody.
kolejnym kopcem, który chcemy dzisiaj zdobyć, jest kopiec Piłsudskiego. Nie da się podjechać samochodem, dlatego podchodzimy kawałek pieszo. Zatrzymaliśmy się na parkingu przy Kukułczej i zielonym szlakiem podążamy na górę. Po drodze piękny wąwóz, rezerwat Panieńskie Skały. Jest tu urokliwie, idziemy dalej oglądać. To chyba najpiękniejsze jurajskie skałki w obrębie Krakowa. Dojście do kopca to 2 kilometry spokojnego spaceru, wzbogaconego o ciekawostki z tablic. Przykłady pożytecznej roli ptaków. Dzięcioł duży wydłubuje dziobem larwy owadów z drewna. Kowalik wybiera owady ze szpar. Bogatka kopiec został usypany na cześć marszałka Piłsudskiego i odzyskania niepodległości. Z tego powodu miał być zniwelowany podczas okupacji i zapomniany w czasach PRL-u. Kopiec Piłsudskiego to najwyższy punkt Krakowa, liczy ponad 380 metrów nad poziomem morza. To fantastyczne miejsce na podziwianie widoków zarówno na Kraków, jak i całą drugą stronę, gdzie otwierają się góry. A przy okazji też jest to piękne miejsce spacerowe. Zanim zwiedzimy kolejne niecodzienne miejsce, posilimy się w restauracji mieszczącej się na Starym Mieście. W końcu tutaj też spędziliśmy sporo czasu i w przyszłości również o tym opowiemy, więc nie zapomnij o subskrypcji. Tymczasem zapraszamy do gościnnej chaty, w której podają kuchnię polską i regionalną. My skosztowaliśmy wyśmienitych żeberek, zawijańców z indyka z serkiem podhalańskim i ich specjalności, wspaniałej baraniny. Palce lizać. A na deser unikalne naleśniczki ziemniaczane. Musisz ich sam spróbować. Odjechaliśmy 20 km od centrum Krakowa i mamy przylasek Rusiecki, kilka stawów, dodatkowo z fajną infrastrukturą. Kładka, molo i to już wystarczy, żeby stało się to fajnym miejscem wypadowym na weekend dla Krakowian. Bo tego właśnie pragniemy. Pomysłowej miejscówki, by oderwać się od codzienności i obcować z naturą. Taki potencjał tkwi w wielu miejscach naszego kraju. Pomiędzy zbiornikami istnieje tu cała sieć grobli, po których można spacerować lub przejechać na rowerze. Miejscówka w obecnej formie jest całkiem świeża, ale podobno już to miejsce szczyci się tytułem Krakowskie Mazury. Na koniec zabieramy Was na ostatni dzisiaj kopiec. Jesteśmy na kopcu Kraka, to jeden z najstarszych kopców w Krakowie. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał, ale między 8 a 10 wiekiem. Według legendy dla władcy Kraka, usypany przez Gosienów za zasługi dla miasta. Ma 16 metrów wysokości, niby niedużo, ale stanowi świetny punkt widokowy na zachód słońca, co widać po ilości zebranych tutaj ludzi. Mimo badań archeologicznych nie udało się określić nawet przybliżonej daty powstania kopca. Niektórzy sądzą, że powstał jeszcze przed naszą erą, inni, że w czasach celtyckich, a jeszcze inni, że w okresie wczesnego średniowiecza. Gdziekolwiek leży prawda, dziś to idealne miejsce na magiczny zachód słońca i wspaniałą panoramę Krakowa. Tyle ludzi nie może się mylić. Czyż nie jest pięknie?